Nie wiem, to można porównać gorszego, jak ci ktoś przyłapie na staraniu w szkole i potem wszystkim powie. No właśnie, nie, trzeba sprawdzić, jak was słychać. Możecie zobaczyć, jak właśnie was wyraźnie słychać, czy muzykę bardziej słychać. Siema, pozdrawiam, halo. Czat. Siemano. O, patrz, patrz. I siedzę sobie na ladzie. Czekaj. O, patrz. Co mordeczki, jak tam? Tu macie ciasteczka, tutaj kwiaty dobre. Ale pachną. Pa, siedzę, się opieram o ladę. Chciałbym tak już przekminić, że będę musiał jakąś opiłkę wezmę. Pa, pa. Co tam mordeczki słychać? Czy ja ustawiam kamerę, jakby jestem przystojny? Mhm. Myślę, jak trzymać łapę tak, żeby widać było, że coś ćwiczę. Co mam zrobić, jak obracałeś moją dziewczynę w Prozaku? Ja? Twoją dupę? Nie, absolutnie nie, bo ja po pierwsze tak, w Prozaku dawno mnie nie było, nie obracałem żadnej dupy, no i ja mam dziewczynę, stary, więc to jest, no, chyba ci się jakoś pomyliło. No, to jest jakiś gruby farmazon szyty jakimiś chujowymi nićmi z Chin, które się będą pruć. No, ale z tym Prozakiem to mnie zaskoczyłeś, że może mój ziomek obracał twoją świnię w Prozaku. Potem ja sobie nie mogę już pozwolić właśnie wadą bycia popularnym. Znaczy, ja nie mówię, że jestem jakimś, kurwa, wiesz, Davidem Beckham. Ale wadą bycia trochę rozpoznawalnym jest to, że nie możesz sobie pozwolić na takie mega odchyły od kręgosłupa moralnego, bo ci ktoś, wiesz, no, zesnapuje cię. O, pary z matyną, wlizie się, kurwa, z jakąś starą babą na przykład, nie? I wiesz, człowiek by się chciał polizać ze starą babą, ale nie może, bo cię nagrają, wrzucą, tu się ktoś dowie, tu będą się patrzeć przez pryzmat jakiegoś zboczeńca, bo jest to w internecie, ale wszyscy to robią. Wszyscy to robią, tylko ich nie kręcą na Instagramie i na Snapchaty, rozumiesz? Wiesz, będą się ci patrzeć tak, kurwa, to ten zbereźnik, nagrywa i ten pojeb. Kumasz, jakie sterydy są bite, patrz. Kurwa. Co może być bite? Kurwa co? Stary jebany jest bity. Nie, ale to dziwne, bo... No? Ja na studiach miałem taką koleżankę, która kurwa kiedyś wzięła mi stary do łazienki. Co? I ja już liczyłem, że będzie kurwa coś grane, a ona się chciała tylko wysrać i ze mną porozmawiać. Wow! To cię potraktowała jak naprawdę koleżankę. Tak, wiesz, taka koleżanka, która trzyma drzwi do kibla i w ogóle. A swoją drogą sraliście kiedyś w szkole? Nie. Ja srałem dwa razy. Raz miałem taką sytuację, kurde, że naprawdę już, wiesz, masz taki, siedzisz w tej ławce, jest taki zimny pot. Jest ten zimny pot. Wiesz, o czym mówię, mój widzu? Wiesz, o czym mówię? Wiem, o czym mówię? Jest ten zimny pot. Zaczynasz się już spinać. Jest ten zimny pot i się tak spinasz. To, wiesz, już wiesz, że zaraz się zesrasz. To jest ten moment. No i wiesz, to było technikum, mieliśmy taką lekcję informatyki. Akurat siedzieliśmy w takich kółkach. Taka sala w kółkach. Technikum zespół szkół elektrycznych, pozdrawiam. No i stajemy tak, ja idę do ubikacji. No i idę tym pewnym krokiem. Dupa już ciśnięta, wchodzę. I stary, najgorsza rzecz na samej górze. Nie wiem, czy dalej tak jest, jak ktoś chodzi. Nie ma drzwi. W kiblach, kurwa. No nie ma drzwi. W sensie, nie wierzę, jak to jest, kurwa, możliwe, no ale kto stara w szkole, nie? No nieistotne. Wpierdalam się do ostatniego. No chuj, muszę, bo stare będzie gówno na wszędzie, będzie gówno. No i siadam, człowieku, znaczy nie siadam, wiecie o co chodzi, nie? Jest małyszek. Wiesz, tylko ja wam pokażę, tu jest kamera, tu. Jest małyszek, wiesz, trzymasz ręce na kolanach. Wiesz, cały czas jest czujka, więc cały czas jest, kurwa, jesteś czujny. Jesteś, kurwa, czujny. Jakbyś w futbol grał. Zaraz pójdzie piłka, snap, kurwa, lecimy. I słyszę tylko kroki śmierci. Nie wiem, to można porównać gorszego, jak ci ktoś przyłapie na staraniu w szkole i potem wszystkim powie. Możesz się, no, zesrać ewentualnie w tej szkole. Idą te. Idą, no i wiesz, nie, kurwa! Przypał. Słyszę, chłop wchodzi do pierwszej komory. Wchodzi do tej pierwszej komory i leje. Sika. A ja, wiesz, no słychać jak sram, bo wiesz, leci ten tajfun, leci to gówno. Ja pierdolę, dobra, biorę resztki papieru. Papier był. Wycieram dupę, człowieku, szybko bieram, nawet rąk nie myję i przychodzę koło tego chłopa. Ale pa... I wiesz, tylko patrzyłem się tak, wiesz, lekko na niego rzuciłem, oczkiem. Patrzę się, a ten chłop takie wielkie, kurwa, słuchawki, pamiętam, takie modne były SteelSeries zielone, bo to informatyk, kurwa, same nerdy jebane, i na dupca mu nuta. Ja się patrzę tak, o kurwa, ale fart. Idę dalej, człowieku, wychodzę. On mnie nie zobaczył, mnie nawet nie skminił, że tam jestem. Ominąłem frajera, człowieku, idę. Poważnie. I wtedy to było coś takiego, że wiesz, czujesz, jak to gówno jeszcze tam wiruje w muszli, ale jednak sobie myślisz, kurwa, tak się wygrywa życie, seryjnie. Nie umyłeś rąk nawet? Nie umyłem rąk. I ogólnie to było tak, że ja poszedłem do domu po tym sraniu. Poszedłem do domu, po tej lekcji z dupcem do domu. Z dupcem z lekcji, bo rąk nie umył, no. A jakbym się zesrał, to byś pisał, że się zesrałem, więc lepsze nie, lepsze brudne ręce niż obsrana dupa, gościu stary. Uwierz mi. I kolejny, kiedy raz srałem, kurwa, czego nie opiszę dokładnie, wiem, że to podstawówka była. I to jest ten moment, że to jest klamka od drzwi i tej klamki się trzymasz, jakbyś plecy robił, jakbyś miał przyciąganie robić, to się trzymasz tej klamki, że nikt, kurwa, nie wejdzie, a ty walisz tam, kurwa, wiesz, gruz z dupy leci, a ty trzymasz się tej klamki, nie? I czasem miałem takie wrażenie, że to nie jest tak, że tak z nerwów trzymasz, że możesz ją wykurwić i wyrywasz klamkę, drzwi z energią się otwierają, ty z klamką wpadasz do kibla, gówno swoje i ludzie wszyscy patrzą na ciebie, o kurwa, co chłop odjebał, jaki frajer, a ty nie, z tą klamką wyrwaną. Kurwa.
Nie miałem tak oczywiście. Wymyślam tę historię. Prawie się wydało, kurwa. Czemu zmieniłeś szkołę? No to ja nie zmieniałem, to szkoła mnie zmieniła, wyjebali mnie. Filip, opowiedz o tym, jak cię wyjebali ze szkoły, tylko nie pal frana. No mówię ci, opowiadałem już to setki razy. Miałem mnóstwo nagan, raz za granat, typu, że cała klasa weszła do środka i ja powiedziałem, wstałem, wiesz, siedliśmy, ja wstałem na lekcji i powiedziałem, w środku lekcji wstałem i powiedziałem, granat kurwa, nie? I wszyscy padli na ziemię i matematyczka się rozpłakała normalnie, bo tak to zszokowałem, myślałem, że naprawdę jest bomba. I potem po tym sytuacji miałem takie spotyczkę z takim gościem o głupotę. On tam powiedział o mojej starej coś, nie? Że twoja stara, nie? No, będziemy się napierdalać po szkole. No i się napierdaliśmy po szkole i to było przy wyjściu, kurwa, w ogóle jakiś nauczyciel wjeżdżał, przypał jak chuj. No i potem powiedzieli mi, że albo zabierzesz papiery, albo cię wyrzucamy, więc lepiej, żebyś zabrał papiery, bo nie będziesz miał wpisane, że jesteś usuwany. I to było takie dość w porządku. I powiedziałem dzięki, spoko i no to wydupcyłem. I tak to się skończyło, nie? Tam dużo miałem nagan takich pierdół, jakichś dogadywań, bo wiecie, taki pyskaty byłem. Ale co za tym idzie, no polecam wyrzucenie ze szkoły, bo u mnie to dobrze wyszło, w sensie na dobre mi to wyszło. Znaczy polecam. To też brzmi tak patologicznie, jakbym was namawiał do złego. Polecam się nie załamywać. Kurwa, ale tragedia. Bo ja na przykład jak poszedłem do liceum, w sumie niedaleko, bo naprzeciwko praktycznie tego technikum, co chodziłem, to spotkałem moją dziewczynę, którą, wiesz, bardzo kocham, takie tam. Zacząłem trenować właśnie sport, bardziej w siłownię właśnie poszedłem. Zacząłem myśleć, no kurde, no, powiem wam, że tam się to ukształtowało, bo ja myślałem, że będę informatykiem, nie? Albo kierowcą tramwajów. Tak myślałem w swoim życiu. A tam zacząłem myśleć bardziej abstrakcyjnie. Wow, może będę publikował coś, kurwa, może coś gada, może jakiś filmik nagram kiedyś śmiesznego, coś tak. Wiesz, tam zaczął takie myśli się rodzić, nie? Jakieś żarty większe, no i dziewczyny były. Były dziewczyny, stary. Siedzisz sobie w liceum. Nie wiem, czy wy macie... Bo teraz, wiesz, teraz jest taka... O tym możemy pogadać. Teraz jest coś takiego, ale o co chodzi? Siedzisz sobie w liceum, kurwa, mało lat. No i tak to w technikum miałem klasę pełną chłopów, kurwa. No to, wiesz, nuda jak chuj. A tu siedzisz sobie, a przed tobą dziewczyna, człowieku, fajna laseczka. Się wychyla. Majty, guma majtów, kurwa, na plecy wyskakuje. Już sobie, wiesz, tam masz sobie jakiś testosteron więcej. Coś dzieje, stary. I sobie myślisz, a, zagadam i takie tam. Wiesz, może coś takiego. Stary, no to jest w ogóle inny klimat. Świnie muszą być w klasie, świnie. W ogóle, moim zdaniem, szkoła jest po to, żeby właśnie nauczyć się obcować z ludźmi, stary, bajerować dupeczki, nawiązywać nowe znajomości. To jest tylko po to szkoła. Nauczyć się obcować z ludźmi, nie? No stary, no i ja pamiętam w gimnazjum, miałem 15 lat, albo 16 lat, to miałem takie dwie koleżanki, które już wyglądały jak kobiety praktycznie, też miałem 16-15 lat. No i te, wiesz o co chodzi, no. I stary, one siedziały zawsze we dwójkę, takie, powiem ci, że dziewczyny... Tam za barierkę czasem wyjechały, że tak powiem, życiowo. Ale jak one siedziały razem przed tobą, wiesz, na biodrach majty fajne, kolorowe, kurwa, się błyszczą, ty siedzisz z tyłu, po lekcjach był koń walony z pamięciówką, bo to niepotrzebne były pornosy wtedy. Naprawdę, więc to też dziękuję za to liceum. To był taki długi wywód na temat tego, że warto było zmienić szkołę. No i co? Poznałem mnóstwo wariatów, nie? A teraz to kobiety inaczej się ubierają w szkole. Teraz to tam leginsy, majtki wisi, fajnie. A my co? Fajnie. Ale co, powiedz, jakie dupy chodzą, jak dupy się ubierają w szkole? Wiesz, na przykład jakieś święto, tak jak ostatnio miałem. No, wisełą zdjęcia, tak w klubie nocnym byś lepiej nie wyrwał. O, przepraszam. Normalnie ostatnio takie sukieneczki, czarne spodnie takie opinające. Czasem, wiesz, jakiś dresik Adidasa też opinający. Chłopie, no. Kurwa! Jak wrócę ze szkoły, to ostro jest. Mi się już chce walić konia, dopiero opowiadasz o tym, stary, nie? Ale no. Wiesz, o co chodzi, to... Inaczej się funkcjonuje w szkole. Już ty chcecie się umyć do tej szkoły, bo to nie o to chodzi, że trzeba się myć codziennie i wyglądać jak kurwa Jolo jebany. Ale już szacunku tych kobiet, a głównie do dup tych kobiet, już się umyjesz do tej szkoły, wypsikasz jakimś perfumem za 20 zł, no bo nie mówmy, nie musimy być bogaczami. Już taki chcesz być milszy, uśmiechnięty, zależy ci na swoim wizerunku i to już w jakichś tam krokach dalszych może cię przygotować do dalszego życia, że w pracy będziesz bardziej taki oswojony. No ale wiesz, co to taki, wiesz, w klasie, reszta frajerów tam po nocce w Lola, wiesz, niewyspanych, kurwa, z psikami, a ty wchodzisz, Jolo, siadasz, kurwa, noga na nogę. Antka! Co jest, kurwa, wiesz, już od razu jesteś tym, kurwa, agresorem, kurwa, pan domu, wiesz, jak to się, kurwa, nazywa? A samiec alfa! A ci z Lola tylko, wiesz, tam, alfa, ale gościu, zazdroszczę mu. Ale, wiesz, ci z Lola, my, takie pryszczate chłopy, nie? W sumie ja.